Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa na T54E1, losowanie na mapie Pilzno, losowanie na Dychy i postanowiłem wybrać się na prawo, nie, na prawo, chciałem jechać na prawo, ale zobaczyłem, że jedzie tam tylko Centurion, no i dlatego postanowiłem go ostrzec, odwołać, niestety nie posłuchał się i ruszyłem do miasta. Czy, jakiego miasta? Między zabudowania. O, tak, może. Mamy tutaj już wrogiego ISA-7. Mamy kampiącego naszego TDK T-30. Jak pancer również kampi. Jadę do przodu. Dobrze, że nasz IS-7 z przodu również 113 troszeczkę agresywniej podjechała. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mam aż tak dużo penetracji, żeby się bić z czołgami ciężkimi. Zobaczcie, 255 tylko na goldzie. To jest jednak mało. No teraz, ach, no, myślałem, że bardziej się odkręci kadłubem. A tak to założył prawidłowego sidescrapa. Później już ten gracz w E5. No i ta penetracja może sprawiać problemy. Oczywiście przy objeżdżaniu problemu z przeciwnikami nie będzie, ale bijąc się nimi od czoła to nie może być powodów do radości zbyt wiele. Podjeżdżam, może ten grill, może cokolwiek innego, może E75 pojedzie do przodu, może ktoś inny zgarnie bułę. No, ja jestem tutaj jako support. Nie powinienem wyjeżdżać jako pierwszy. Bo szansa, że na to, że ja odbiję, jest minimalna. No, pierwszy strzał w ISA-7, nieudany, drugi na zatrzymanie, trzeci nieudany i czwarty na wykończenie. Chociaż raczej próbowałem go zatrzymać po raz kolejny. Dwa pociski tylko weszły. Ale przeciwnik w postaci ISA-7, który nierozważnie wyjechał, chciał sobie przejechać, został już zdjęty. Jeden czołg ciężki mniej, to dobrze. No zobaczymy, czy tutaj stoją jakieś TD-ki. Nic nie widać, więc można pokusić się o flankowanie. Mam wsparcie tutaj 113, która ma co prawda niewiele HP, ale zawsze coś. Podjeżdżam bliżej. Jest Conqueror. Mam jeszcze trzy pestki, tylko że przeciwnik już zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Kalafior tego grilla. Szkoda wielka. No i muszę się schować. Wynik 5-5, więc wszystko jeszcze możliwe. Za blisko tej ściany podjechałem. Zostanę zaświecony zapewne. Jeszcze chyba nie. Czy wychylić się jeszcze raz na tego grilla, czy pojechać po ISA-4? Oto dylemat. Postanowiłem zajrzeć jednak na grilla. Grill. O, jest. Jest kolega. Ale przetrwał. No to bierzemy się za ISA-4. Od tyłu. Proszę bardzo. Ja niestety dostałem od E5 i teraz chyba dostanę od grilla. O właśnie. Nie, to drugi raz E5 znalazła przestrzał. Wynik 7-6. Nasi sobie z tym ISM-4 blokującym wjazd do hangaru, do hali nie radzą. Jeszcze na plecy jak wyjedzie E5, no to będzie kiepsko. Ja wciąż ładuję. No i tak
O właśnie, jedzie T-49 i kończy się mój żywot. Jeszcze teraz na przeładowaniu jestem. Koniec, koniec, koniec. Czy jest sens oglądać dalej? Chyba nie, ale sobie poglądam. Najwyżej się wytnie. No, jednak wytnę to wszystko. Wytnę to wszystko, zwycięstwo pewne. Przejdźmy do wyników. 3 fragi, 1246 expa. Wszystko zrobione na mordowni. Wykorzystałem szansę na objeżdżanie. Mogłem lepiej gdyż strzelać troszeczkę. No, jeszcze jakby jeden magazynek udało się wpakować, byłoby całkiem w porządku. Tak to wyszło, tylko co najwyżej przyzwoicie, ale jak na mordownie nie było źle. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.